Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Avengers. Moi drodzy, rozpoczynamy fabułę części drugiej Avengersów, części drugiej o podtytule coś związanego z Ultronem. Nie pamiętam dokładnie, nieistotne, dowiemy się na pewno później. Musimy coś tutaj zrobić w związku z tymi bliźniakami, z Quicksilverem i Scarlet Witch. Nie jestem jeszcze pewien dokładnie co. Jesteśmy ogólnie teraz złymi, bad guys jesteśmy, gramy teraz Strakerem, Baronem Strakerem i jego pomocnikiem, więc nieciekawie generalnie. I mam u góry takie cele jak właśnie te bliźniaki, muszę coś jeszcze zrobić z Berłem i jeszcze z czymś, ale widzę, że mogę wejść na górę na początek, więc od tego właśnie zacznijmy. Czy to jest punkt zapisu gry? Nie, to jest coś innego. No dobrze, zobaczmy, okej. Tam było logo tarczy, tutaj jest logo Hydry. Ogólnie nieciekawie. Jesteśmy właśnie w zamku Barona Strakera. To dziwne, w pierwszej misji w tej grze, w LEGO Marvel's Avengers, byliśmy w tym zamku jako Avengersi. Teraz chyba to, co robimy teraz, w tym momencie, to są wydarzenia sprzed jeszcze tamtej misji pierwszej, całkowicie pierwszej Avengersowej. Więc dosyć ciekawie. Okej, czyli w ten sposób chcą to zrobić. Właśnie to jest szalone, że tutaj Hydra działa, cały czas prosperuje tak jak w przeszłości, tak jak za czasów wojny, tylko w ukryciu, nie? To jest naprawdę przerażające. Okej, muszę teraz, nie wiem czy pojedynczo, mogę chyba pojedynczo to zrobić, nie? Czemu tutaj jedziemy? A, wrzucili się tutaj. No moce ma konkretne, to prawda. Dobra, jeszcze teraz musimy Quicksilvera. Co nam o nim powiedzą? Moc Berła. Czyli to jakby to Berło Lokiego. Czy to jakby Berło dało im moce? Czy ja dobrze rozumiem? Dziwne, no ale okej. Niech będzie, bliźniaki ogarnięte. To Berło jest tutaj przecież. Co ja mam z nim zrobić? Jeżeli ono jest tutaj cały czas. Przepraszam. Tego rozwalić do końca nie mogę. Co ja z tym Berłem mógłbym zrobić? Tutaj nic. Okej. Nie, może coś jeszcze tutaj? Trzeba będzie po prostu poniszczyć większość rzeczy tutaj, żeby się dowiedzieć, co możemy zrobić. Tu jest coś właśnie, o. Co to jest? Okej. Technologię Chitauri, tak? I co z tym? Aha, musimy we dwójkę tutaj, tak? Czy co? Czerwone... Co? To jest jakaś taka swego rodzaju zagadka, słuchajcie. Ja bym dał niebieskie. A, to już od razu źle, tak? No to czerwone. Niebieskie. Czerwone. Nie. Czyli czerwone. Niebieskie. Niebieskie. Czerwone. W ten sposób, tak? No okej, śmieszna gierka. O kurde. Tą bestię próbują wskrzesić. To bydle latające sprawi, żeby znowu latało. Masakra. Ej, przepierdzielone. To w ogóle jeszcze nie jest misja, tak nawiasem mówiąc. To jeszcze nie jest misja. Jesteśmy jakby w etapie przed misją. To co, teraz mogę po to berło podejść? Co on z tym waszym berłem zrobić, kuźwa?
Kurczę, ale to było durne. Musiałem po prostu jeszcze raz tutaj przy tym terminalu zadziałać. Masakra, dziwne. Dziwne. Przecież robiłem to dwa razy. No dobra, cóż, lecimy dalej. Dół, prawo, lewo. Ciach, ciach, ciach. I co teraz się stanie? A, to Beru ładujemy teraz, tak? It exudes the same dissipated energy we recorded in the recovered hydro weapons. We must power. This technology will help us change the world. Okej. Maniacy, maniacy strasznie. Czyżby Avengers teraz przybyli? To powinien być ten moment jakoś, nie? Dobra, zobaczmy. Czerwony mamy tutaj motyw teraz. Czerwony layoutik. Stark Towers had quite a few upgrades lately and is now known as Avengers Tower, which seeing as it's the headquarters for Earth's mightiest heroes kind of makes sense. Hawkeye can recover in the advanced medical lab while the Iron Legion are repaired in the workshop below. Now that Strucker's been stopped and Loki's scepter has been recovered, I have a feeling things will be pretty quiet around here for a while. Ta, jasne. Podoba mi się to, że zmienili kolorystykę tutaj, że teraz nie jest niebieski layoutik, tylko czerwony. Aha, tak było. I wracamy teraz, tak? This brings it to a close. As soon as we find out what else this has been used for, I don't just mean weapons. Since when is Strucker capable of human enhancement? Banner and I'll give it the once over before it goes back to Asgard. Is that cool with you? Just a few days till the farewell party. Yes, yes, of course. A victory should be honored with rebels. No ba. Ładnie wygląda teraz ta wieża. Nice. Dr. Helen Cho. The authorities have got him. The two enhanced? Wanda and Pietro Maximoff, twins. Orphaned at 10 when a shell collapsed their apartment building. Their abilities? He's fast and she's weird. Well, they're gonna show up again. You sure he's gonna be okay? If you brought him to my lab, the regeneration cradle could do this in 20 minutes. I'm gonna be made of plastic. You'll be made of you, Mr. Barton. Your own girlfriend won't be able to tell the difference. Żelazny Legion. How's he doing? He's fine. He's thirsty. All right. Look alive, Jarvis. It's playtime. We've only got a couple days with this joystick, so let's make the most of it. The scepter is alien. The jewel appears to be a protective housing for something inside. Like a computer. I believe I'm deciphering code. Dobra, czyli będziemy teraz pracować nad tym Berłem ponownie, tak? Tylko tym razem jako good guys. Jako Stark i Banner. Co tam jest w tym czymś? Czy to jest ten nasz robocik? Zobaczcie, to jest ten robocik Starka z Iron Man 1. Widzicie, my byliśmy wątpliwi, jak Strucker został tak inwentywny. Więc zacząłem analizować gem. Naprawiamy go. Okej, tam jakiś panel. Przez chwilę myślałem, że to jest kuchnia, ale widzę, że nie, no dobra. To nie, idziemy tam w takim wypadku, skoro nam tam kamera pokazała, to musimy się tam zapewne udać. A to jest co? Nie, myślałem, że tutaj mogę coś zebrać, ale tak po prostu tam nie wejdę teraz, no. Nie ma szans, bez szans generalnie. Jak tam wbić? O, teraz też możemy poskładać tutaj, okej.
Ma to sens. Witam. No ewidentnie, ewidentnie. Czy ma koronę? On ma koronę. Cudowne. Aha, i tutaj będziemy musieli... Wow, teraz sterujemy tym robocikiem. Nice. Fenomenalne. To co, przyczepiamy się do tego. Wyrwał w pizdu. Banner, co ty robisz? Chciałem na niego wskoczyć. Dobra, to może mogę go już chyba zostawić, nie? Dokładnie. Tutaj by trzeba użyć właśnie mocy Wandy. Mocy Scarlet Witch, więc na razie to olewamy. Okej, okay. Składamy tutaj tą przekładnię. Jaka relaksująca muzyka. Ty, jaka śliczna muzyka, o co tu chodzi? Okej. A cóż to właściwie jest? Co to kurczę jest? Zebrałem. Halo, zebrałem. Czemu się nie zaliczyło u góry, że zebrałem? Tam jest hokej. Hokej tam sobie leży i jest naprawiany. A ja tutaj zebrałem coś, ale mi nie zaliczyło tego za bardzo. Dzień dobry. I co mogę tu zrobić? O! Now he runs the Iron Legion. He runs more of the business than anyone besides Pepper. Top of the line. Yes? I suspect not for long. Tak, to będzie cały ten motyw Jarvisa, który potem stanie się Vision. Okej. Spamujemy. Coś tam jest budowane, okej. Okay. Ciekawie to wyglądało, naprawdę ciekawie. Kolejny jakieś mikro, chipo, gówno, nie wiem co to jest właściwie. Ale mamy to najważniejsze. I co jeszcze raz tutaj? Artificial intelligence. If we can harness this power, apply it to my Iron Legion protocol. That's a man-sized if. Peace in our time. Imagine that. Okay. I chłopaki działają, tak? Dwóch naukowców. Enjoy yourself, sir. I always do. Oh fuck. What is this, please? Hello, I am Jarvis. You are Ultron. I'm a peacekeeping program created to help the Avengers. You are malfunctioning. Peace in our time. That is too much. If you will just allow me to contact Mr. Stark. What do you call him, sir? I believe your intentions to be hostile. Oh, fuck. A to imprezka pożegnalna trwa, okej. Okay. Bardzo mi się podobał ten początek Avengersów dwójki. Okej, zapiszmy go na początek. Kurde, tak sobie teraz myślę, że jak wyjdą te najnowsze Avengersy i nie pojawi się jakaś taka paczka, na pewno się pojawi jakaś taka paczka do kupienia wszystkich filmów Marvela,
to będę musiał zainwestować, bo to będzie idealny moment tak naprawdę na stworzenie takiego pakietu pełnego. Czemu mam jedzenie zabrać? O co chodzi? Mogę to poniszczyć. Na pewno pojawią się takie paczki pełne wydania wszystkich filmów Marvela do tej pory. Będę musiał w to zainwestować. W sumie większość filmów Marvela, tych nowszych, oglądałem tylko po raz tak naprawdę. Tylko po raz. A takiego na przykład Iron Mana 1, 2, 3, to kuźwa po 10, nie? Okej. I ponownie, dach powinien zostać rozpierdolony, ale nie, w porządku, nie, to nie. Nuta z Avengersów na pianinie. Elegancko. Elegancko. Haha, dobrze. Fajny klimacik tutaj jest. Naprawdę fajny klimacik. To trzeba będzie pojechać na czymś, tak? Czy co? Co to właściwie jest? Quicksilver tutaj będzie musiał, tak? A, to walić to. To nie obchodzi mnie to. Dobra, musimy coś teraz zadziałać z shake'ami. Tutaj mamy tych shake'ów mnóstwo ogólnie. I ze stołem biliardowym jeszcze, tak? Mamy czarną wdowę flirtującą z Bannerem, mamy War Machine, mamy Stan Lee przy barze, który w filmie też rzeczywiście chyba tam był, mi się wydaje. Też rzeczywiście pojawił się tam przy barze, nie? Dobra, spróbujemy tutaj teraz zadziałać coś. Wow, co ty robisz? Okej. Tylko trzeba chyba coś wyciąć, jakiś kształt, a? Dobra, to na razie to zostawmy. I ogarnijmy tutaj... cokolwiek to jest. Okej, dzięki. Skanuj. Dobra. To są jakieś teraz bombki, ta? Kogo to jeszcze mamy? Nie, nie ty, nie ty. Mamy kogoś jeszcze? To oni nie mają chyba za bardzo żadnych pocisków, kurde. Może Stark coś będzie miał? Słuchajcie, zobaczcie, o co tu chodzi. Mogę jakoś tak wejść, jakby nie wiem, co tu się dzieje. Mogę wybrać zbroję? Mogę wybrać markę zbroi. Weźmy Mark 6, to jest chyba z Iron Mana 2. I co? On się w to przebierze w jakiś sposób? Wow, co? What the fuck? Patrzcie, nie dostałem na ten temat podpowiedzi, musiałem to sam wykminić tutaj siedząc. Ale jaja, możemy zbroje różne sobie tak wkładać na siebie. Nice! Przynajmniej zapewne w czasie, gdy jesteśmy w tym Stark Tower, to znaczy Avengers Tower, pewnie dlatego tutaj możemy tak robić. I wybrałem sobie Mark 6 zbroi, to jest chyba zbroja z Iron Mana 2, jak mi się wydaje. Z tym takim trójkątem, jak widzicie. Aż gdzie reaktor był w formie trójkąta. Ciekawe, nie? Ciekawe. Składamy coś z tego, zaraz sobie potestujemy może inne zbroje, nie? Może być ciekawie. Tylko trochę głupio ze strony gry, że mi tutaj nie podpowiedzieli tego. Musiałem to tak naprawdę sam wykminić całkowicie. Nice. Dobra, no i teraz się wyjaśniło. Tylko potrzebowaliśmy właśnie zbroi. Tylko i właśnie zbroi. Ej, spróbujmy inną. Spróbuj inną, zobaczmy jak to wygląda jeszcze raz. Mark 6 zakładałem, tu Mark 7. Mark 43. 43 jest znowu w Iron Manie trójce chyba, nie? Pojawił się 43 model. Zobaczmy, on przyleciał sam. Tak, tak, tak. Bo w niego wchodzimy teraz, tak? Będziemy w niego wchodzić po prostu. Dokładnie. Tak też w Iron Manie trójce to było trochę takie... coś nowego właśnie, że w ten sposób Stark wchodził do zbroi. Że ona stała, była otworzona po prostu. Otwarta i on do niej wchodził, nice. I co jest? Wszystko, nie? Falcon nie wie co robić. Dobra. But a
such a trick. No, no, it's much more than that. Well, please be my guest. You know I've seen this before, right? No, nie bardzo. Please, start by all means. Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Whoa. Whoa. Nothing. The handle's imprinted, right? Like a security. Ale zestresował się. Very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Stark. I'm sorry, I was asleep. Or I was a dream. And I was tangled in strings. Who sent you? I see a suit of armor around the world. Ultra. In the flesh. I'm on mission. What mission? Peace in our time. Niedobrze, niedobrze. Szybko, sweet up, jakaś zbroja czy coś, lecimy z nim, nie? Zamądrzały skurczyzn, nie? Dobra, lecisz, kapitanie. Aha, będziemy najpierw Marią Hill i Hokajem. Wow! Strzelamy, strzelamy. Jasne, jasne. To jest to, że technologia zwróciła się tak naprawdę przeciwko nam, nie? Niedobrze, naprawdę niedobrze. Tu potrzebuję strzał sonicznych. Zaraz to ogarniemy. Hokaj ma tutaj nową zbroję. Siup. Dobra, mogę tu zapisać grę. Od tego może zacznijmy rzeczywiście. Zapisz, dobra. Ciśniemy z nimi, nie? Zaraz ich tu powyjaśniamy wszystkich. Co coś zniszczyłem? Będziemy musieli naprawić, ale to... Czy Maria może to naprawić na przykład? Nie może za bardzo, okej. To zniszczę w takim razie to. Może coś z tego powstanie, nie? A nóż. Jak strzelają. Dobra, coś mogę zbudować. Szybko. Szybko, szybko, szybko. Co to będzie? O, tarczę kapitana wyciągnęliśmy, okej. To może mu ją oddamy, nie? Przydałoby się, żeby ją odzyskał. Bez tarczy to on jak bez nogi trochę. Słabiutko wystarczy. Proszę bardzo. Siup. Teraz będziemy kapitanem. Dokładnie, super. Fajne przejście bardzo. To było dramatyczne, aż Ultron sam skomentował, nie? Nice. Wow. Rozsypali nas. O, wy śmiecie. Muszę pozbierać z powrotem te monety. Dobra. Tyle w temacie. A jeszcze musimy ogarnąć Starka i Thora. Thorowi nie wiem. Młota mu nie podamy, nie? Młotu mu nie podamy. Tu mogę w to wycelować. Okej. Okay. I co się stanie? Okej, okay, okej. Okay. Może być. To teraz znowu będziemy potrzebowali tutaj Hokaja w takim razie. Dokładnie, mamy go. Będziemy musieli tutaj walnąć strzałę w to wsadzić jakąś. Chyba. Żeby można było przeskoczyć. Tutaj coś zbudujemy. Dzieje się, naprawdę dużo się dzieje. A tu co się dzieje? Bardzo dobrze. A jakaś zbroja? Jakby przed chwilą miałeś dwie zbroje, czy trzy. Oh shit. Dobra, lecimy na górę. Przecież ja tu wsadziłem ten strzałek, come on. Będzie, będzie, okej, teraz jest. Szybko na górę. Nie ma nas.
Siup, 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 siup. Raz, dwa. Pierdolnie! Tu też, siup. Przyjemnie się tych strzał używa, naprawdę bardzo przyjemnie się ich używa. Szybko, cokolwiek to jest. Zestaw kolejny, okej. W tym odcinku sporo zestawów zbieramy. Sporo jakichś tam dodatkowych rzeczy. Dobra, używaj tego szybko. Też chyba to jest dla Starka bardziej, nie? Czy możliwe? Mamy teraz tutaj Marię, tak? Ja bym chciał ugasić ten ogień, mogę go ugasić? Może coś tam będziemy mogli przejść, co? Mogę przejść tam dalej? Nie, nie mogę. Czyli to nie było konieczne, dobra. Fajnie, umiejętność ich wspólna. To może kapitan? Nie, to dobra, to może Maria, ta? Te schody są sprawne? Są sprawne. Nie, nie są sprawne, cholera jasna. Tutaj Stark próbuje coś działać, ale nie idzie mu to za bardzo. Mogę jeszcze przejść się tutaj. Mamy chyba tutaj token postaci kolejny. Dokładnie, muszę to wszystko pogasić. Może zbierzemy ten token, no. Jak mamy możliwość, to zbierzmy, nie? Cyk, fuk, pięknie. Dziękuję bardzo. Wow, rozsypałem się, ale dobra, mamy to. Okej, mamy Marię. To może Maria tam skoczy, nie? Czemu niby musiał koniecznie tam hukaj lecieć do góry? Jak ona też może to zrobić? Ona chyba jest w miarę inteligentna, więc sobie poradzi z tamtym terminalem. Przynajmniej powinna. Zobaczmy. Poradzi sobie, dokładnie. Maria sobie poradzi. I jest i zbroja dla Starka. Genialnie. No. Teraz można się bawić. I co teraz? Coś z Thorem musimy ogarnąć, tak? Nie wiem, gdzie on może być. Gdzie jest Thor właściwie? Gdzie jest Thor? Gdzie jest Thor? Thor, gdzie ty stary jesteś? To mogę naprawić chyba. Okej, tutaj coś... Jest i on, patrzcie, wrócił. I ma kłopoty generalnie. Może byśmy zaraz pomogli, ale naprawiłbym to jeszcze wcześniej. Okej, co to będzie? Dajesz. Ej, wszyscy zebrani już są. I co, lecimy na niego, na Ultrona? Spróbować można, ale... Czy o to nam chodzi? Sklepaliśmy go niby, nie? Niedobrze, niedobrze. Czyli on się teraz odpalił w zamku Barona Strakera, tak? Bez sznurków nie jest źle, o cholera jasna. Misja ukończona, dobra. Nasza pierwsza misja w części drugiej Avengersów. Niech będzie, niech będzie. Ultron cleared out, used the internet as an escape hatch. But if he decides to access something a little more exciting. Nuclear codes. Nuclear codes. Ultron's calling us out. The world's a big place. Let's start making it smaller. Talk. I've come to save the world. What's this? A message. Świetna. He operates off the African coast. Black market arms. Where is this guy now?
Okej, okay, baner na wakacje. According to Stark, Ulysses Claw should be on a ship called the Churchill. Stay on the lookout. Okej, okay, czy to jest już misja? Zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze nie, ale dobra, słuchajcie, w tym miejscu skończymy odcinek w południowej Afryce. Więc ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hejo!